Przejdźmy do Bożego Słowa, do drugiej księgi Kronik, 7 rozdziału, wiersz 12 i do 14. Druga księga Kronik, 7 rozdział, od 12 do 14 wiersza. I ukazał mu się Pan, Salomonowi, ukazał mu się Pan, było to w nocy. Pan powiedział: wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie to miejsce na dom ofiarny. Gdy zamknę niebiosa, także nie będzie deszczu, lub gdy rozkażę szarańczy, by objadła ziemię, lub gdy ześlę zarazę na mój lud, a mój lud, nad którym wzywane jest moje imię, ukorzy się. Ludzie zaczną się modlić, szukać mojej woli i zawrócą ze swoich błędnych dróg, to ja wysłucham ich z nieba, odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię. Odtąd moje oczy będą otwarte, a moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu. Już od jakiegoś czasu, kiedy zastanawiałem się, do jakiego słowa wrócić, czy jakim słowem się podzielić, to słowo przychodziło do mojego serca. I wczoraj, przedwczoraj, albo wczoraj już nie, przedwczoraj chyba to było, kiedy usiadłem rano i kiedy jeszcze raz spojrzałem na ten tekst i coś tam mi w telefonie, i po jakimś czasie zerknąłem, a tam brat Bogusław wysłał dokładnie ten wiersz: i ukorzy się mój lud. Oczywiście ciekawe zestawienie, ale to jest słowo, które jest w moim sercu dla nas, dla Kościoła, dla każdego z nas. Moi drodzy, w ostatnim czasie dwukrotnie zwracałem uwagę na potrzebę, ważność modlitwy. I mówiliśmy, pamiętacie, w oparciu, choćby to jest tak mocno mnie dotknęło, że wola Boża potrzebuje też tego, aby Kościół stanął po stronie woli Bożej i pomógł tej woli Bożej, mówiąc w cudzysłowie, wykonać się, wypełnić. Mam tu na myśli apostoła Piotra, co do którego było słowo prorocze od naszego Pana: ty się zestarzejesz. On jest w więzieniu, czeka na egzekucję, a zbór założył ręce i powiedział: przecież mamy słowo. A tam jest napisane zupełnie coś innego: a zbór nieustannie modlił się za niego do Boga. Z wola Boża i Kościół powiedział: tak, Panie, my zgadzamy się z twoją wolą, i stanęli mocno za wolą Bożą, za Słowem Bożym. Bóg dał nam wiele obietnic, ale Bóg chce, czy tobie i mnie zależy na tym, co Bóg powiedział i co obiecał. W jaki sposób on to sprawdzi? Tym, że ja tym jestem zainteresowany, że bez tej obietnicy, bez jej wypełnienia ja, Boże, nie mogę żyć. Ja potrzebuję tego, co masz dla mnie. Ja chcę tego, co masz dla mnie. Ja nie chcę zignorować, być obojętny na to, co masz dla mnie. Pan ukazał się Salomonowi. Przyszedł do niego w nocy. Nie jest powiedziane, czy to był sen, czy to było widzenie. W każdym razie Pan przyszedł w nocy do Salomona. Salomon ma takie dobry czas w swoim życiu. To jest 11 rok jego panowania. Świątynia jest zakończona. Ofiary są złożone. Chwała Boża tak potężnie stąpiła na oczach ludu Bożego, że kapłani nie byli w stanie do tej świątyni wejść. Taka Boża obecność, cudowna Boża obecność. I kiedy lud już chyba 2 tygodnie świętował poświęcenie świątyni, kiedy był tak bardzo ubłogosławiony, kiedy złożyli niesamowite dary na rzecz świątyni, w złocie, srebrze, różne rzeczy. Wiecie, to też mi coś mówi, że kiedy twoje, moje serce jest gorące dla Pana, to się też wyraża w naszym zaangażowaniu i ofiarności. Tak sobie pomyślałem, przecież pastorzy nie wzywają Kościół do ofiarności, żeby złupić zborowników. Ale żeby każdy mógł doświadczyć tej radości
dawania tego, co Jezus powiedział, lepszą rzeczą jest dawać niż brać, i aby doświadczył w tym wszystkim błogosławieństwa, bo za tym, kiedy my coś dajemy Panu, Bóg nas wylewa na nas błogosławieństwo. Zresztą wielokrotnie Bóg mówi, wypróbujcie mnie w tym względzie. Ale to nie jest temat mojego zwiastowania. Oni przeżywali ogromną radość. I Pan przychodzi do Salomona. Przychodzi ze słowem. Z jednej strony to są słowa, które zapewniają, że Bóg z nimi jest. Ale też są to słowa, które wybiegają w przyszłość i Pan ich ostrzega. Mówi, Salomonie, jeżeli mój lud zejdzie z moich dróg, jeżeli zaczną robić coś nie tak, to będą ponosić konsekwencje. Ale kiedy w tej świątyni przyjdą i zaczną wzywać mojego imienia, kiedy opamiętają się w tym wszystkim, to ja wysłucham, to ja im odpowiem, to ja na nowo jestem w stanie uzdrowić ich życie. Taka dobra obietnica, ale z drugiej strony takie ostrzeżenie. Drodzy, to jest ostrzeżenie dla każdego z nas. Jest cudowną rzeczą, kiedy doświadczamy Boga w tak niesamowity, bliski sposób, jak doświadczał to Salomon, jak doświadczają to mężowie Boży, jak doświadczamy to my w różnoraki sposób. Każdy z nas ma takie swoje spotkania z Bogiem, takie swoje doświadczenia i mówisz, to była cudowna obecność Pana, taka wspaniała społeczność z Bogiem. I nie mogłem jakby ustać w mojej modlitwie, w moim uwielbieniu, w mojej chwale, w moim zachwycie nad Bogiem. Mamy takie chwile. To nie jest non-stop, ale takie chwile są szczególne, kiedy Bóg objawia się nam, mówi nam o swojej bliskości, zapewnia o swojej miłości i to są cudowne chwile. A później przychodzi codzienność. I chodzi o to, żebyśmy w tej codzienności nie zgubili obecności Pana, społeczności z Panem. I Pan mówi do Salomona, słuchaj, Salomonie, to, że teraz jest tak cudownie, to tego musisz pilnować. Tej społeczności ze mną, tej bliskości ze mną, Salomonie, musisz pilnować. Drodzy, a więc z jednej strony wspaniałe zapewnienie i wspaniała obietnica. Ale w tym zapewnieniu i w tej obietnicy jest takie ostrzeżenie. Bóg nie chce, żebyśmy to, czym nas już ubłogosławił, co jeszcze ma dla nas, żebyśmy to tracili dzień po dniu i znaleźli się w miejscu, w którym nie powinniśmy się znaleźć. Gdzieś zupełnie daleko od Bożej obecności. Lud, który zejdzie z moich dróg. Kiedy czytamy 12 rozdział tej samej Księgi Kronik, czytamy tak, następca Salomona, jego syn. Czytamy tak, od drugi wiersz. Gdy Rehabeam umocnił swoje panowanie i przybrał na sile, porzucił prawo Pana, on, a z nim cały Izrael. W 5 roku panowania Rehabeama, Szyszak, król Egiptu, wyprawił się przeciw Jerozolimie, ponieważ sprzeniewierzyli się Panu. Nadciągnął w sile 1000 i tak dalej. Otoczyli w końcu Jerozolimę i wiersz 5 mówi, wtedy prorok Szemajasz przybył do Rehabeama oraz do książąt Judy, którzy wycofali się przed Szyszakiem do Jerozolimy i powiedział, tak mówi Pan. Wy mnie porzuciliście, dlatego ja porzucam was na pastwę Szyszaka. Wówczas książęta Izraela oraz król ukorzyli się i przyznali, Pan jest sprawiedliwy. Pan natomiast, gdy zauważył ich skruchę, skierował do Szemajasza słowo, ukorzyli się, nie zniszczę ich całkowicie. A więc z jednej strony ta obietnica
się wypełniała. Ale z drugiej strony zobaczcie, że kiedy przeżywamy dobry czas z Bogiem, kiedy jesteśmy blisko Boga, abyśmy nie uważali, że zawsze tak będzie, jeżeli zaczniemy żyć w taki sposób, postępować w taki sposób, jaki się Bogu nie podoba. Bóg przemawia w różnoraki sposób. Mojżesz zobaczył krzew płonący. Saul, jadąc do Damaszku, ujrzał światłość. Jezus do niego przemówił. Izajasz, kiedy się modlił, miał widzenie Boga siedzącego na tronie, chwałę Pana. W różnoraki sposób. List do Hebrajczyków, 4:12 mówi, że Bóg posyła słowo, które jest w stanie osądzić myśli i zamiary każdego z nas. Jest w stanie rozdzielić to, co dla nas jest nierozdzielne, ducha i duszę człowieka. Wejrzeć głęboko w nas. To też jest sposób. To jest cudowny sposób, kiedy słowo Boga zwiastowane, czytane, kiedy przenika nagle twoją duszę, moje serce i nagle widzę to, czego wcześniej nie widziałem. Widzę zepsute rzeczy w moim wnętrzu. Widzę coś, czego tam nie powinno być. Ale słowo Pana, to spotkanie z Bogiem przez Jego słowo i w Jego słowie jest niesamowicie ważne. Rozdziela, rozświetla światło dla mojej duszy i nagle mogę zawołać, tak jak Izajasz zawołał, mając widzenie chwały Pana, jestem człowiekiem nieczystych warg, Panie. Nie widziałem tego wcześniej. Ale mamy obietnicę. Oto Bóg objawia się nam, Bóg przemawia do nas najczęściej przez swoje święte słowo. Czasami mamy coś ekstra z tej Bożej manifestacji wobec nas. Po to wszystko, żebyśmy wzrastali w wierze, wzrastali w zaufaniu, wzrastali w mocy Bożej. Abyśmy byli ludźmi wiary, którzy, kiedy przychodzi kryzysowa sytuacja, mogli powstać i powiedzieć, ale ja nie będę uciekał, nie będę się bał. I w imieniu Jezusa będziesz mógł dać odpór diabłu i przeciwnikowi. Bóg chce, żeby to tak było. Dlatego przemawia. Zobaczcie, jak bardzo szybko możemy zletnieć, jak bardzo szybko możemy ostygnąć, jak bardzo szybko od takiej chwały, którą przeżywał Salomon, dochodzi do momentu totalnej niewierności. Totalnej niewierności. Łamie słowo za słowem, przykazanie za przykazaniem. Łamie to wszystko. Jak mogłyby cudownie potoczyć się losy tego państwa, gdyby... No właśnie, pytamy, czyżby tak musiało być? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Zobaczcie, nasze życie, ty i ja, możemy wspinać się do góry po Bożych obietnicach i doświadczać, oczywiście, w różnych duchowych walkach, przeciwnościach i zmaganiach, ale będziesz się wspinał i będziesz blisko Boga i będziesz słyszał Jego głos. Albo będziesz stopniowo schodził na dół, stykł coraz bardziej i rzeczy Boże przestaną cię w ogóle interesować. Ale jest nadzieja, bo nawet w takiej sytuacji, kiedy gdzieś tam schodzimy z Bożych dróg, tak jak Bóg powiedział do Salomona, ale gdy oni zejdą z moich dróg, gdy oni zaczną łamać moje słowo, to nie będzie tak, że ja ich po prostu od razu odrzucę. Ale Bóg oczekuje pewnych rzeczy i mówi, gdy się w tym wszystkim opamiętają i się ukorzą. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. Kiedy przyjdą, czy pozwolą, żeby głos Boży ich skorygował, żeby słowo Pana znowu obudziło ich z tego letargu, z tej letniości. Jeżeli pozwolą na to. Zwróćcie uwagę,
My, ty i ja możemy odpierać słowo Pana non-stop. Ale jeżeli opamiętam się i powiem dość tego i otworzę serce i powiem Boże, Boże. Popatrzcie, król Rehabeam, kiedy widział powodzenie i błogosławieństwo, urósł w pychę. A pycha doprowadziła go do tego, że zlekceważył słowa Pana. Nie tylko on, wszyscy około niego, książęta, liderzy. I Bóg zaczął dokonywać sądu nad nimi. Wiecie, te złote zbroje, które tam były, tarcze, to wszystko wziął Szyszak, król Egiptu. Cały splendor, ta chwała, to wszystko, co oni mieli z powodu swojego odstępstwa, swojego grzechu, stracili. Bóg darował im jednak życie. To też jest dla mnie, dla nas ostrzeżenie. Tu chyba kiedyś brat Wojciech powiedział, że to jest zupełna prawda, że jeżeli lekko traktujemy grzech i pozwalamy sobie na takie koleżeństwo z grzesznymi rzeczami, to Bóg nam przebaczy. Ale mogę nigdy nie wejść w to miejsce, w którym byłem. Mogę utracić coś z tego planu Bożego, z tego zamiaru Bożego, który Bóg miał dla mnie, chciał osiągnąć, a ja Bogu nie pozwoliłem przez nieposłuszeństwo. Przez ignorowanie słowa. Bóg im przebaczył, bo zobaczył, tu czytaliśmy wówczas, wtedy, kiedy prorok powiedział te słowa, porzuciliście mnie, mówi Pan, ja was porzuciłem. Wówczas książęta Izraela oraz król ukorzyli się i przyznali Bogu rację. Powiedzieli, tak, Panie, to jest nasza wina. To z naszego powodu. Bóg nienawidzi pychy. Bóg nienawidzi zarozumiałości. To słowo hebrajskie ukorzyć oznacza być pokornym, być uniżonym. A więc, jeżeli to mój lud zrobi, jeżeli zboczy, ale się opamięta i ukorzą się, to wtedy ja, Bóg jest gotów przebaczyć, Bóg jest gotów zmienić całą sytuację. Wiecie, my żyjemy nie pod prawem, pod łaską, pod Bożą łaską. Chrystus zapłacił za nas wielką cenę. Ale też ta łaska nie pozwala, czy nie przyzwala do tego, żebyśmy lekceważyli to, co On do nas mówi. Pamiętacie słowa z listu do Tytusa 2:11? Łaska Boża poucza nas, dosłownie wychowuje nas, abyśmy złych rzeczy nie pragnęli, ale wstrzemięźliwie i pobożnie na tym świecie żyli. Wstrzemięźliwie i pobożnie. Wychowuje nas. Karci, bo to słowo też to oznacza, nie tylko naucza, nie tylko wzywa, ale karci, abyśmy wraz ze światem nie byli potępieni, abyśmy nie utracili tego, co Bóg nam darował w Jezusie Chrystusie, drodzy. A więc, jeśli się ukorzy, tak Pan mówi do Salomona w tym widzeniu, jeśli się ukorzy, mój lud, a później... Wiecie, pokora zawsze, zawsze sprowadza łaskę do naszego życia. Że Bóg łaski zaczyna się objawiać. Tak mówi Słowo Boże, że Bóg pokornym daje łaskę. I człowiek, który okazuje pokorę, który korzy się pod ręką Bożą, wiecie, tak się zastanawiamy, co to znaczy tak korzyć się, czy ja taką postawę przyjmę, takiego... Nie, tu chodzi o skruszone serce, wnętrz, ale też serce, jeżeli jest
prawdziwie uniżony i człowiek się ukorzy, to jest to równoznaczne, to ukorzenie, że ja chcę wrócić do respektowania, do posłuszeństwa Słowa, Bożego Słowa. To jest ukorzenie. Już nie teraz dalej to, co ja chcę, co mnie się wydaje, co mnie się podoba, ale to ukorzenie polega na tym, już nie ja, Panie, teraz. Chcę robić to, co Ty chcesz, co Tobie się podoba. I zwróćmy uwagę, drodzy, że kiedy jest to prawdziwe ukorzenie, to jest ten zwrot w kierunku Boga, jest to ta chęć, ten szczery żal z powodu tego, co było złe, ale ta chęć powrotu do posłuszeństwa słów. Ale Bóg mówi, i kiedy się ukorzą, i kiedy zaczną się modlić, kiedy zaczną wzywać mojego imienia. Inaczej mówiąc, uniżenie, uniżone serce jest wstępem do modlitwy. Do takiej zwycięskiej, pełnej wiary, modlitwy, która sprowadza Bożą obecność z powrotem do Twojego i do mojego życia. Kiedy Bóg, widząc moje skruszone, złamane serce otwarte i kiedy zaczynam się modlić z takim sercem, otwieram swoje życie na obecność Pana, na działanie Boga w moim życiu z powrotem. I czasami może być nawet tak, że ta obecność będzie jeszcze większa, bo żyjemy pod łaską. Jeszcze większa. Jeśli to jest szczere, jeśli to jest głębokie, jeśli ukorzą się, jeśli będą się modlić, wzywać mojego imienia. Drodzy, w Bożym Słowie i w Nowym Testamencie widzimy ludzi, którzy poprzez uniżone serce i modlitwę odebrali od Boga niesamowite błogosławieństwa. Czasami mówimy tak, no jak już raz powiem Panu Bogu, i wiem, że taka nauka gdzieś się pojawia, jak już raz powiesz Panu Bogu, nie musisz Mu mówić kilka razy, bo przecież Mu powiedziałeś. Ale ja mówię, to nie jest biblijna nauka. Zupełnie nie jest biblijna nauka. Ja widzę coś innego, że Pismo i Nowy Testament uczy nas, żebyśmy byli wręcz natrętami przed obliczem Boga. Powiedziałem historię o wdowie i o sędzim niesprawiedliwym. Ona non-stop, codziennie pukała do drzwi i powtarzała tą samą modlitwę. Weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. Na następny dzień weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. Weź mnie w obronę. I on tego już całą dzień i noc, on już słyszał, sądzę, i nie mógł spać, i cały czas słyszał, weź mnie w obronę. Czy Jezus nas nie uczy, jak mamy się modlić? Nieustannie się modlić. Bądź natrętem przed Bogiem w modlitwie. Nie ustawaj. Kołacz, pukaj. Wiecie, podczas przebudzeń, jak czytałem, jakiś rolnik, czy jakiś pracownik, czy górnik, chyba górnik to był gdzieś w Walii, czy w każdym razie Wyspy Brytyjskie, przechodzi za krzakami, słyszy, jak ktoś się kłóci. Jak się przysłucha, mówi, on się kłóci z Bogiem. To był człowiek, który szedł do jednego miasta, które było jednym z miast, które odrzucało Ewangelię notorycznie. Wszędzie pojawiły się ognie przebudzenia. A on mówi, bo już chciano zrezygnować i liderzy mu powiedzieli, daj sobie spokój z tym miastem. A on mówi, ale ja tam pójdę i będę im jeszcze głosił. I tam gdzieś, idąc do tego miasta, wszedł gdzieś tam w zarośla, i zaczął głośno się modlić, Boże, jak ja będę teraz wyglądał przed moimi przywódcami, że ja im powiedziałem, że zdobędziemy to miasto. On wylewał swoje serce. On mówił prosto. On nie kombinował i nie ubierał w jakieś figury retoryczne swojej modlitwy. Mówi, Boże,
daj łaskę tym ludziom. I kłócił się tak długo w cudzysłowie, tak długo się modlił, tak długo się zastawił, aż odebrał w swoim sercu. Modlitwa jest wysłuchana. I poszedł do tego miasta. I zaczął głosić tą samą Ewangelię, którą głoszono nieraz. A Duch Boży zaczął dotykać mieszkańców, przekonywać o grzechu. W tamtych czasach, tej historii, którą czytam, połowa XIX wieku, było tak silne przekonanie od Ducha Świętego o grzechu ludzi bardzo zepsutych, twardych. Twardych z powodu, to byli górnicy, to byli ludzie, którzy, ci, którzy pracują w kopalni, to wiedzą, jak tam się mówi. Wiecie, że jak było przebudzenie w Walii, teraz, czy to był rok 1830, to konie przestały pracować w kopalni z powodu przebudzenia. Wiecie dlaczego? Bo język górników się zmienił. Konie rozumiały tylko przekleństwa, a nie rozumiały normalnego języka. Wszystko się zmienia. Halleluja. Kiedy Duch Boży zstępuje, wszystko się zmienia. Zepsuty do cna człowiek staje się świętym. Ten, który tak walczył. Kiedy mój lud się ukorzy, kiedy mój lud uniży się i powie, Boże, nie zgadzamy się z tą duchową sytuacją. I kiedy zaczną się modlić. Nie 5 minut nad kanapką. Kiedy zaczną wylewać duszę, błagania i prośby, kiedy będą szukać mojego oblicza, to Bóg mówi, to ja wtedy, i odwrócą się od swoich złych dróg, ja wtedy odpowiem i ich ziemię uzdrowię. Kiedy czytam o tych przebudzeniach, nie wiem, czy ta książka jest tu w bibliotece, komuś pożyczałem, ale też ona miała być. Warto poczytać i wzbudzić sobie taki głód tego, co Bóg może czynić, bo On się nie zmienił. Jest wczoraj, dziś na wieki ten sam. On się nie zmienił. I tam słyszę, że ci ludzie, którzy głosili, stawali, wiecie, jak organizowali nabożeństwa publiczne na otwartym powietrzu, to po raz pierwszy się zdarzało w czasach Wesleya, połowa XVIII wieku, po raz pierwszy. Zawsze było to w kościele, ale kościół też za bardzo ich nie trawił. Ich takiego radykalizmu, takiej odwagi, tego, że trzeba głosić. Kiedy głosili, zbierało się do 20 tysięcy ludzi, którzy przychodzili z różnych miejscowości. Ale nie zawsze to były wspaniałe, cudowne, pod tym względem przychylności ze strony ludzi. Bywało tak, że wielu zabito, obrzucano ich zgniłymi jajami, owocami zepsutymi, posuwano się do rękoczynów. Tu ich pobito, oni wstali, szli do następnej miejscowości głosić. Gdy mój lud zacznie ukorzy się, uniży i zaczną się modlić. Kiedy mój lud się uniży i powie, Panie, zabierz wszelką opieszałość, wszelką letniość z naszych serc i zaczną się modlić. Tak jak ta niewiasta, która mówiła w swoim sercu, gdy się dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. To nie było tak, że niewiasta sobie powiedziała, ja będę powtarzać, to się stanie przez moje powtarzanie, gdy dotknę się, nie. Pierwsze coś stało się w jej sercu, w jej wnętrzu. Kiedy się modliła, szukała Boga uzdrowienia i pomocy i słyszała o Jezusie, zrodziła się wiara w jej sercu. I w oparciu o tą wiarę mówiła sama do siebie, gdy się tylko dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. Nie ustąpiła, aż nie doświadczyła mocy Bożej dla swojego życia. I będą szukać mojego oblicza. Inaczej mówiąc, na nowo zaczną szukać bliskiej społeczności ze mną. No bo wiecie, żeby widzieć czyjeś oblicze, to trzeba być w miarę blisko, nie?
A jeśli chcemy jeszcze dobrze zobaczyć czyjeś oblicze, to musimy być bardzo blisko. A więc i będą szukać mojego oblicza, będą szukać mojej obecności, będą szukać, aby usłyszeć, co Bóg chce mi powiedzieć. Wiecie, w tym natłoku naszego życia dochodzimy, myślę, że wszyscy mamy to doświadczenie, do takiej sytuacji, że mówimy dość, jest taki zamęt, nie wiem, co zrobić, muszę się totalnie wyciszyć i usłyszeć Pana, co On mi chce powiedzieć. Prawda? Jeśli chodzimy z Bogiem. Ja chcę usłyszeć, co Bóg chce mi powiedzieć. Co mam dalej robić? A Bóg przecież daje się znaleźć i chce nas prowadzić i nie odmawia nam swojego kierownictwa. A więc uniżą się, będą się modlić, będą szukać na nowo bliskiej ze mną społeczności. I to, co tam dalej jest powiedziane, odwrócą się od swoich złych dróg, od tego wszystkiego, w co wdepnęli, w co weszli, od jakiegokolwiek nieposłuszeństwa słowu, od tego się odwrócą, aby z powrotem respektować słowa Pana. Izajasz w 55 rozdziale, wierszu 6 i 7 mówi tak, szukajcie Pana. I tam też jest napisane, niech bezbożny porzuci swoją drogę. To wszystko, co Bogu się nie podoba. A więc kiedy taka jest postawa i chcemy się modlić, chcemy, nie wiem jak wy, chciałbym nas wezwać, chcemy szukać Pana i w naszych zgromadzeniach, i w naszych komorach, i tutaj w piątek chcemy szukać Pana, Jego obecności, Jego mocy, aby Jego moc zaczęła się manifestować. Wiecie, i nie chodzi mi, ja wiem, że Bóg czyni spektakularne rzeczy, uzdrowienia, cuda, ale aby objawiała się ta siła przekonania o grzechu od Ducha Świętego. Kiedy jest głoszone słowo, kiedy dajemy świadectwo gdziekolwiek, aby Duch Boży mógł nas użyć tak, aby ludzie byli przekonywani, że potrzebują łaski, zbawienia, że nie, ciągle nie są zamknięci, obojętni, ale aby Duch Boży, bo my nie możemy, ale Duch Boży jest w stanie przekonać. Gdy to zrobią, wtedy, Pan mówi, wtedy wysłucham. To ja wysłucham z niebios, odpuszczę ich grzechy, uzdrowię ich ziemię i będą moje oczy otwarte, moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Gdy to zrobią, ilekroć będzie taka potrzeba i w taki sposób się do mnie zbliżą. Oczywiście, że to nie polega na tym, że wyznam grzech Bogu i dalej będę robił to, co robiłem. Takie ludzie mają wyobrażenie. No ja wiem, zrobię, zgrzeszę, ale przecież wyznam, wyspowiadam się i to tak nie działa. To jest bardzo niebezpieczny stan, który nie prowadzi do prawdziwego nawrócenia i uzdrowienia. Ale kiedy to zrobią, to ja wysłucham. To ja odpowiem, to ja przebaczę. A jeśli przebaczę, to oczyszczę. Uzdrowię to, co chore. I będę błogosławił im ich ziemi. I będę błogosławił moją świątynię. Gdy byliśmy w Izraelu, kiedy wyszliśmy na Górę Oliwną, Jezus siedział na Górze Oliwnej, patrzył, widział piękną świątynię poświęconą żywemu Bogu, jedynemu prawdziwemu. Ale teraz ty tam się udasz na Górę Oliwną. Nie widzisz jednej świątyni, ale dwie. Poświęconą nie Bogu prawdziwemu. Jak to jest możliwe? On wybrał Jerozolimę, on wybrał miejsce na świątynię, on umiłował tą świątynię. Bóg nie chce, żeby tak wyglądało życie
nasze, Jego ludu, Kościoła, nas indywidualnie. Uchwyćmy się mocno Pana. Uchwyćmy się Jego słowa. Uchwyćmy się tak, aby być zdeterminowanymi, aby słyszeć, być bliskiej z Nim relacji i społeczności. A wtedy wierzę, że będziemy odbierać nie tylko osobiście błogosławieństwo, ale to błogosławieństwo będzie rozlewać się na innych, czego życzę sobie i nam wszystkim. Halleluja. Powstańmy do modlitwy. Rozpoczęliśmy słowami wiary. Tak brat Wojciech nas tu poprowadził. Chcemy się modlić z wiarą. Drodzy, czy chcemy oglądać zbawione dusze, uzdrowionych ludzi, dary ducha, moc Bożą? A może dzisiaj potrzebujesz zrobić to, co mówi to słowo, ukorzyć się. Nie tylko modlić się, ale rzeczywiście odwrócić się i porzucić wszelką nieprawość i grzech. Tam, gdzie jesteśmy, drodzy. Ale zachęcam nas, Kościół wierzących, zachęcam, otwórzmy nasze usta i choćby w paru słowach powiedzmy: Boże, jeżeli to jest oczywiście w Twoim sercu, daj nam oglądać Twoją moc w sercach ludzi, tak aby przychodzili do wiary, do upamiętania. Daj nam przeżywać wypełnienie Twoich obietnic, tak? Panie, chcemy tego. To może być parę słów, ale wyrażajmy to jako królewskie kapłaństwo, jako ci, którzy stoją przed obliczem Boga, kołaczą, wołają i proszą, tak jak ci tam w Jerozolimie nieustannie wołali do Boga: Panie, ratuj Piotra. Panie, dziękujemy Ci za to, że tu jesteś, za Twoją obecność, że od samego początku, Panie, Ty prowadzisz to zgromadzenie, że mogliśmy Cię błogosławić w pieśniach, w modlitwach, w czytanym słowie, psalmach. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że posyłasz słowo do naszych serc. Panie, wołamy do Ciebie. Panie, modlę się, abyś przemieniał moje życie, abyś oczyszczał moje życie. Boże, ja chcę oglądać moc Twojego Ducha działającą w sercach ludzi, jak pokutują, jak, Panie, wzywają Twojego imienia dla swojego ratunku, że nie są ciągnięci, Panie, ale oni sami, dlatego że Ty do nich przemówiłeś przez słowo, które ma tak wielką moc, wzbudziło w nich lęk, strach, światło, a zarazem odwagę, aby wołać do Ciebie o ratunek. Daj nam oglądać cudowne Twoje działanie i nawrócenia, Panie, w naszych zgromadzeniach, w tym mieście, w tych okolicznych miejscowościach, tam, gdzie świadczymy. Ojcze, w imieniu Jezusa o to się modlimy. Halleluja. Halleluja. Wzywam Was, drodzy, módlmy się w krótkich, pojedynczych modlitwach. Wyrażajmy, jeśli mamy w naszych sercach tą tęsknotę i to pragnienie Bożego błogosławieństwa, choćby: Boże, błogosław nam. Ja wierzę, że Bóg nas błogosławi, ale my chcemy więcej i więcej. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.